Siema, z tej strony Sanoid, do was w kolejnym filmie gramy wyzwanie Next na milion subów, widzowie, tak. No ja mam decyzję właśnie nagrać jakiś odcinek, czy te gramy wyzwanie właśnie, czy właśnie o powrocie starych skinów. No i stwierdziłem, że fajną by była opcją właśnie nagranie o tym wyzwaniu, bo naprawdę spoko. Już mówiłem, jaki jest największy problem Brawl Stars i mi się nie podobają to bardzo wyzwania, ale już mamy 1-0. Ale zawsze tu, widzowie, nie jakaś emotka taka tam, tylko widzowie, to jest emotka serduszkowego kruka, więc jeśli przejdziecie to wyzwanie, to będziecie mieli emotkę serduszkowego kruka. No myślę, że bardzo, bardzo, bardzo się opłaca to, bo jednak to nie jest tak, że masz dwie emotki do ustawienia, tylko właśnie taką serduszkową. Mamy win numer jeden, naprawdę szybciutko. No ale wykierowali mnie, nawet nie wiem z kim gram, bo właśnie losowałam sobie drużynkę tutaj. A jeśli ty, drogi widzu, chcesz grać ze mną w wyzwanie, wystarczy, że zostawisz lajka pod filmem, subskrybujesz mój kanał i to w sumie tyle. Możesz dołączyć, w sensie, no, żeby komunikować się, to dołączajcie na mój Discord, widzowie, tak. Link w opisie do mojego Discorda. Jeśli tam dołączycie, no to się umówimy kiedyś, jak będzie nowe wyzwanie. No i właśnie będziecie tutaj ze mną grać wyzwanie. Oprócz tego, jeśli dołączycie do klubu i widzę, że widz jest aktywny, no to oczywiście zapraszam go do drużyny właśnie w granie wyzwania. Więc jest kilka opcji, albo na Discorda widzowie dołączycie, albo jesteście w moim klubie, albo coś. Także wiecie, żeby widział, że jesteście aktywny w BES-a i chcecie ze mną pograć, czy tam się zmówimy. Wiecie, co jedynie. Już bardzo kilka wyzwań nawet grałem z widzami, myślę, że z 4. I no, jedno wyzwanie też na pewno leci wkrótce film, bo z widzem grałem jeszcze jedno wyzwanie. No to akurat widzowie mamy, nie no, na plus, chyba wina zaraz zrobimy z tego, nie? W sensie jest około remisu tutaj. Ale no, będzie ciekawie. Ogólnie tak jak mówiłem już na którymś z poprzednich filmów, nienawidzę tego, że jest ten nieograniczony próby normalnie na tych wyzwaniach. Naprawdę, jest to dla mnie straszne. A w ogóle nawet Damian mi skomentował jeden film, ten właśnie, gdzie mówiłem o tych wyzwaniach, że to jest straszne. Więc zajebiście, widzowie. Nie wiem, kto kojarzy Damiana, pewnie większość osób, no bo on teraz ma daily, naprawdę spoko filmy nagrywa. Nie no, Damian robi taki content, że aż widzowie fajnie ogląda ci go daily. No ale dobra, my tutaj się skupmy bardziej na wyzwaniu, bo wiecie, ja często mam tak, że gadam i no wiecie co dzień, tak mnie kierują ludzie. A często się skupiam bardziej, nie? I no muszę się skupić bardziej tutaj. Ogólnie mam około 15% przewagi, trochę ponad, więc... Dobra, bombardujemy sejfa. Dobrze, dobrze. Ojojoj, teraz mi zeszło. Tutaj Edgard wziął ten eliksir. No to już jest po nich. Po nich jest. Moje strzały jeszcze tu dosięgną. No a nie, no pierwszy był Dynamike. Mamy drugi win, widzowie, z tego wyzwania. Naprawdę, jednak ja wolę właśnie te emotki do danego zamierza, nie te takie graczowe ogólne. Nie wiem, jak to nazwać, więc coś spoko. 25 blinksów. Jest to mało, ale zawsze to coś. Jeszcze skarny ciku. Dawno nie nagrywam drogi do Amber. Może coś nagram, ale no nie ma za dużo kontentu właśnie z tymi kredytami teraz. I widzowie, właśnie w tym momencie jest 13 osób w moim klubie. Było 30, więc obniżam puszki z 26 tysięcy na 23 tysiące, więc mordo. Jeśli masz 23 tysiące, look at the M. Widzimy się właśnie w moim klubie. Robię taką obniżkę, widzowie, bo przed moim wyjazdem na 9 dni miałam 30 osób w klanie. Teraz jest 13, więc widzowie, jest teraz okazja, żeby wbijać do mojego klubu, kto nie ma 26 tysięcy pucharków, bo aż 3 tysiące pucharków mniej, więc jeśli tyle macie, wbijajcie, wbijajcie. Dużo osób też prosiło o obniżkę tego, więc no, będzie taki okres, myślę, że kilka tygodni, gdzie będą obniżone te pucharki. No, Lukatajem widzimy się tam właśnie, też gram właśnie z bordami z Lukatajemu. Wyzwania i pierwszy gol w moim wykonaniu, widzowie. Fakt, że mi dosłownie podali pod tą bramkę i... No nie za bardzo się tu przyczyniła do tego. Ale co z tego, widzowie, tutaj pięknie rozgrywamy ten meczik. Ogólnie też najlepsze skiny jakieś wlecą za jakiś czas, bo dawno nie grałem żadnych najlepszych skinów. A no na razie nie weszły, ale no coś będzie ciekawego. Pamiętajcie, 2 września będzie Brawl Talk i ja wrzucę pewnie odcinek koło, no właśnie po Brawl Talku, jakiejś 19. Właśnie będziecie mieli odcineczek, a nie wcześniej. Jak i zabili mnie, co to. No, słabo gram, widzowie, to jest takie smutne. Więc naprawdę tutaj polecam. A ja sobie tutaj gramy, widzowie. O, dobra, ktoś gola trafił. To jest już trzeci win w to wyzwanie. Naprawdę spoczko wyzwanie. No to odcinku chyba całe to wyzwanie zagramy. Akurat to jest spoczko. Okej, widzowie, właśnie wczytuję kolejną gierkę. Mamy kolejny napad. Naprawdę spoczko, że zbił milion osób.
Ja szczerze nie oglądałam go za dużo, może oglądam z jego 30 filmików. No nie śledzę za bardzo tego kanału, nie wiem kiedy on wrzuca. Chyba raz na tydzień czy coś takiego. Jak robi daily, to co jest? Ej, to są te mody ze statku pirackiego. Yo, ja ich bardzo nie lubiłem. No trudno, widzowie. Może troszkę nie będę wszystkie uwagi komentował, bo ten odcinek nie będę trwać. Yo, ale nie. Ej, widzowie, szczerze? Yo, ej, jak ja tych modów nienawidzę. Ale one tak dawno nie były w BS-ie, że ciekawe, że powróciły te mody, nie? Bardzo fajnie ten Brawl Stars, że zrobiliście taki powrót. Wow, naprawdę, dobra, zabita. Naprawdę spoczko tutaj. Teraz tutaj. Jakby chodzi o to w tych modach, że jak jesteś u góry, to masz... Jakby jak idziesz pod górę, to jesteś wolniejszy. Jak idziesz z górki, to jesteś szybszy. No, dziwne takie mody i to się przechyla co chwilę, wiecie co chodzi. Ja ich szczerze nienawidzę. Ale są ciekawe, dawno ich nie grałem. Bo grałbym tak ze tydzień na takich modach, nie? Tylko, że ja nigdy nie umiałam na tych modach grać ogólnie. I no jestem taki słaby na tych modach kompletnie. Nie dość, że jestem słaby, to jeszcze na tych modach jeszcze jestem jeszcze słabszy. Tutaj ta gra jest wyrównana, ale dużo ciężej mi się to gra. No i kolejne przechylenie. Widzowie, ja będę teraz od tej bitwy krócej trochę wam dawał. Te bitwy na przykład pół będę jakieś ciekawe momenty czy coś takiego, żeby was tu nie zanudzać. Może tak będę robił w kolejnych ogólnie odcinkach. Dobra, ale damage ich na sejfa poszedł teraz. Oj, czemu? Ktoś nas bije? Ktoś nam bije sejfa. Dobra, tutaj. Ogólnie przegrywam o jakieś 7%. Proszę, da się to naprawić. 6%. 6% przewagi. W ogóle na moich gierkach ciągle jest jakiś watching. Jedno oczko zawsze jest. O Jezu, nie, zostawcie mnie. Zostawcie mnie. Kurde. Ciężko. W ogóle na mój drugi kanał być może zleci jakaś reakcja, bo Gryzek dużo nowych filmów ciekawych nagrywał. No, spoko nawet. Gryzek spoko filmy nagrywa teraz. Co tu masz? Sorry za odgłos w tle, jeśli słyszycie. Bo ogólnie teraz nie jestem najlepszy. I tutaj wy mnie... O Jezu! Proszę! Szybciej! Zniszczcie! Nie! No ja nie wierzę, ale musnęliśmy ten win. Dobra, na sejfa lecimy. Damy radę, proszę, wygrywamy. Dobry wjazd teraz był, nie? Dopadają nas. Nie. Nie, dobra, bo stracimy tą przewagę, widzowie. Szybko tą lolę. O, Jezu, ale te mody mnie rozdupiają, teraz jej nie zabiję. Ja nie wierzę, rozdupiają mnie te mody kompletnie. 15, dobra, 15 sekund. Damy radę, proszę, 10. Nie mają szans chyba teraz, jakby, nie mają szans teraz. Jeszcze kilka dostają, ja tu jeszcze polepszyłem. Dobra, widzowie, mamy kolejnego wina, naprawdę. Tu jest 9 minut do zrobienia, więc to jest taki inny format tego wyzwania. Myślę, że nawet spoczko bardziej. No jest o czym walczyć, bo to jest dosłownie 40 darmowych gemów. Czemu to nie przy akcji, jak oni nas tu obijają? Ciekawe. No i widzowie, tak, na moje konto czwarty win. Dobra, widzowie, co tu mamy? Epicki star drop. I czy co z niego wyleci? Ja taki słaby drop mam w stardropach. Zajmę się pisać. I czy wam też tak lagują te stardropy? Ja nie wiem, czemu mi tak laguje zawsze, nie? Sytuacja podbramkowa, proszę państwa, i mamy gola. Dobra, robimy gola. Ogólnie czy ten robot jest... dobrze. Widzowie, dobra. Ogólnie ten robot jest tak wkurzający. Ciekawa zadymka. Co wam to, widzowie? Będzie dłuższy ten film ogólnie. Bo ja myślę, będzie dłuższy ten film trochę, ale zagrajmy te pełne gierki, co? Widzowie, albo zróbmy tak, to będzie ostatnia gra tego odcinka, a w kolejnym odcinku właśnie będziemy dokończać te wyzwanie i w tle będę jakby gadał o czym innym. Myślę, że to jest zajebisty deal. Ogólnie też ma powrócić płonące wyzwanie Fake Scrolla, więc powróci raczej. No nie, zabili mnie w ostatnim, bo wiecie, kto to był, strzelił gola, no ale wiadomo. No, ja nie jestem na tyle dobry, żeby to strzelać go do ich bramki. No, nie ma się oszukiwać, jestem mega słaby tutaj. Tak mi się ciężko grać tego BS-a. Chciałam wbijać 200 puszek dziennie, a na razie wbiłem 50. Jest jakaś godzina 15, jak to nagrywam. Będzie ciekawie. Ten gniewny robo. I z niego się nic nie dostanie. Na duo się dostaje taki uby i na solo, jak jest gniewny robo. Chyba na zbiorach klejtu się dostaje klejty, a tu nic. Powinno być, na przykład piłkę się dostaje, ale to było za OP. Proszę. Ja nie wierzę.
Nie, po prostu ja tak słabo gram, no nie, po prostu nie. Czemu ja w ogóle nagrywam BS-a? Z bębami generalnie, nie? Nie wiem. Ogólnie widzowie, chciałbym wbić te 1000 subów, ale nagrywam już, nie wiem, 4 miesiące i nic nie dzieje kompletnie. W sensie mam 500. 600, no. Dobra, mamy pierwszego gola. Ogólnie ostatnio starałem się nad banerem. Zmieniłem ostatnio troszeczkę baner. Nie wiem, 2 godziny spędziłem na montowaniu tej karty stałego widza, widzowie. Ale myślę, że możemy zrobić tak tą kartą stałego widza, jak ktoś nie zrozumiał. Widzowie, macie suba, lajkujecie filmy moje, oglądacie je. To jedną osobę właśnie, która robi właśnie te wymogi. Będę pozdrawiał na początku filmu. Myślę, że to jest spoczko opcja. Więc no, może zrobię nawet shortsa mówiąc o tym. Myślę, że to jest ciekawa opcja, jakby, że macie darmowe pozdrowienie na odcinek. Jeśli oczywiście macie spełniać te wymogi, myślę, że to jest spoczko. Jeśli chodzi o wspieranie, bo kilka widzów się pytało, jeśli chodzi co ze wspieraniem, co ze wspieraniem tego kanału. Na razie nie mogę, muszę mieć 1000 subskrypcji. Ale na pewno wymyślę jakieś fajne bonusy na wspieranie. Na przykład będzie dodawanie do znajomych Brawl Stars. No, na pewno będzie ciekawie i będzie się opłacało mnie wspierać. No i będę miał tanie to wspieranie, więc... No nie, dobra. 10 sekund nie strzelona gola i mamy kolejnego winka. No, zajebiście widzowie było. Dobra, mamy to widzowie. Jeśli odcinek się spodobał, zostawcie lajka, suba. No i co? Się następnego.